Jest taki fragment z życia Jezusa. Jest napisane, że gdy przybył na drugą stronę jeziora do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, także nikt nie mógł przechodzić tą drogą. I poczęli krzyczeć tymi słowy: cóż mamy z Tobą, Synu Boży, przyszedłeś nas dręczyć przed czasem? A opodal od nich była wielka trzoda pasących się świń. Wtedy go demony prosiły, mówiąc: jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w te świnie. I rzekł im: idźcie. A one wyszedłszy, weszły w świnie i oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. A pasterze uciekli i poszedłszy do miasta, opowiedzieli wszystko, także i to, co się stało z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy go, prosili, aby odszedł od ich krainy. Wiecie, wielokrotnie jak to czytałem, zastanawiałem się, dlaczego oni po tym, co się stało z tymi opętanymi ludźmi, chcieli, aby on odszedł. Wiecie, odpowiedź jest banalna. Oni się bali o resztę świń. Oni się bali tego, że jak on będzie działał na ich terenie, to oni potracą wszystkie świnie. Oni potracą wszystko. Oni się tego obawiali. Coś ci powiem. Ludzie dzielą się na dwie kategorie. Jedna kategoria to jest taka, która nie reaguje na istnienie Boga, bo ich życie jest tak skonstruowane, że jakby tam wszedł Bóg, to by im się wszystko pozawalało i oni tego się boją. Druga kategoria to jest taka, że uważają, że są dobrymi, porządnymi ludźmi i że w żadnym wypadku nie potrzebują jakiejś ingerencji, że Bóg jest im niepotrzebny. Coś wam powiem. I jedni, i drudzy boją się, że stracą swoje świnie. Oni się boją, że stracą kawał swojego życia, tylko nie rozumieją, że to życie, które oni mają bez Boga, jest tyle samo warte, co te izraelskie świnie chodzące po łące. 21 lat temu, siedząc w więziennej celi, będąc recydywistą, będąc człowiekiem, który działał w zorganizowanej grupie przestępczej, będąc dealerem i hurtownikiem narkotyków, padłem na kolana i oddałem życie Jezusowi. Nie dlatego, że czegoś się bałem tutaj na ziemi, ale dlatego, że zobaczyłem, że moje życie to jest jedna wielka, zwykła świnia. I nieważne, jak ona jest umalowana, czy ona jest umalowana na biało, na czarno, czy ma tatuaże, czy ma coś przed nazwiskiem. Nieważne. Ważne jest to, że moje życie bez Boga to była zwykła świnia i obawiałem się tego, aby ta świnia nie skoczyła w morze i bałem się tego, że kiedy wpuszczę Boga do mojego życia, to On mi zrobi taką robotę jak Gesslerowa. Ja się tego bałem. I coś ci powiem, jeżeli się boisz wpuścić Boga do swojego życia, to bronisz zwykłej świni. I dzisiejszy dzień może być dniem twojego przełomu. I nieważne, czy jesteś moralny, czy niemoralny, dobry, czy zły. Nieważne, czy jesteś katolikiem, protestantem, czy kimkolwiek innym. Twoje życie bez Boga to jedna wielka świnia. Ona się pasie na tym pastwisku, żre trawę i sra pod siebie. I prawda jest taka, że jeżeli nie pozwolisz na to, aby się utopiła, to święty Bóg nie będzie mógł zmienić twojego życia. Oto dzisiaj dzień zbawienia, oto dzisiaj dzień łaski, oto dzisiaj jest dzień, kiedy prosta Ewangelia może przeniknąć twoje życie i zmienić się na wskroś. A kiedy wielki Bóg przyjdzie do twojego życia, to On przestanie tworzyć w twoim środowisku chlew, a stworzy w twoim środowisku salon. Kto z was chce mieszkać w prawdziwych salonach nieba? To jest dzień dla ciebie. To jest dzień dla ludzi salonów. To jest dzień dla tych, którzy marzą o salonach.
To jest dzień dla tych, którzy nie chcą siedzieć w chlewie. To jest dzień dla tych, jeżeli masz dosyć życia świni, to dzisiaj przyjdź do Boga, zawołaj do Niego. Szeko to korele remehegebe, o loko tia ralala hakineber, o loko to sojorole gloris. Jezus! Zawołaj Jego imię! Jezus! Alleluja! Wywyższamy Cię! Uwielbiam Cię, Jezus! Alleluja! U Jezusa znam! Jezusa! Dałeś mi szczęście! To On ma szczęście dla Ciebie prawdziwe! Wiem, że tu wrócisz w pełni prawdziwe szczęście! Rosnę, Panie, w Twym cieniu! Alleluja! I ufam przeznaczeniu! Uwielbiamy Ciebie, Jezus! Dziś wiemy, że to nasz czas! Każdego dnia nastawiamy twarz! Uwielbiamy Cię! Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać! Bo Jezus wróci za chwilę! Dziś wiemy, że to nasz czas! Uwielbiamy Cię! Każdego dnia nastawiamy twarz! Jedyny święty! Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać! Bo Jezus wróci za chwilę! Alleluja! Jestem, Ojcze, gotowy! Powiedz, Boże, jestem gotowy! Jezus mi życie wieczne dał! Alleluja! Jestem jak ja! Powiedz, jestem gotowy, żeby Cię poznać! Zjawiam się w snach! Alleluja! I korzystam z tej chwili! Powiedz, Ojcze, ja biorę to dzisiaj! Komuś powiem w środku dnia! Holy Gloria na Christ! Alleluja! I uciek przed zatraceniem! Bóg to nie jest religia! Wiemy, że to nasz czas! Każdego dnia nastawiamy twarz! Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać! Bo Jezus wróci za chwilę! Alleluja! Dziś wiemy, że to nasz czas! Każdego dnia nastawiamy twarz! Bóg no karele Christ! Jak jesteś odrodzony z Bożego Ducha, to uwielbij Go tak, żeby niebo się zadziwiło. Alleluja! Uwielbiamy Cię! Wiem, że tu wrócisz w pełni chwał, rosnę, Panie, w Twym cieniu i ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. On wróci tu! Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. On wróci, wróci, wróci! Ojcze gotowy. Alleluja! Jezus mi życie wieczne dał. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Jestem jak ja. Alleluja! Zjawiam się w snach. Korzystam tę chwilę. Komuś powiem w środku dnia, jak pochwycić zbawienie. Alleluja! I ucieszę zatracenie. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jezus wróci. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Że to nasz czas, każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem, Ojcze, gotowy. Każdego dnia, Ojcze.
gdy mnie podniosłeś. Ogłaszamy Twoje prawa, cele i dążenia. Nie jestem sam. Tak dzisiaj też. U Jezusa znam. Ogłaszamy, że na tym miejscu działa moc Świętego Ducha. Wiem, że tu wrócisz. Ja teraz z miejsca autorytetu przeklinam każdą demoniczną siłę i ufam przeznaczeniu. Przeklinam wszelki diabelski wpływ na tym miejscu. To nasz czas. Każdego dnia nastawiamy czas. Ja ufalnia Bóg umysły. Do rozumienia prosty Ewangelii. Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Mój Jezus wróci za chwilę. Wróci, wróci! Alleluja! Czekasz na Niego? Życie wieczne dał. Jestem jak ja. Jeśli Go spotkałeś, to powiedz: Jezus, ja czekam na Twój powrót. I to powrót w wielkim stylu. I komuś powiem w środku dnia, jak wyjść z zbawieniem i uciec z zatraceniem. Alleluja! Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jedyny Król i Bóg. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Wymyślamy Cię. To jest prosta Ewangelia. To Ewangelia o zmartwychwstaniu Jezusa. Prosta Ewangelia. To nie religia. Dziś wiemy, że to nasz czas. W tym kraju ludzie przyzwyczaili się do religii. Przyzwyczaili się do obsługi religijnej. Ale Ewangelia nie ma nic wspólnego z religią. Ewangelia nie jest religijna. Ewangelia jest bohaterska. Ludzkość, ten produkt stworzony przez Boga, odszedł od Niego. Olał to, że ich Stwórca dał im wszystko, co jest potrzebne do tego, aby obficie żyli. I Bóg miał do wyboru albo zlikwidować to wszystko, zutylizować, albo uratować ludzkość. I największym aktem miłości Boga do człowieka było to, że 2000 lat temu zszedł sam na ziemię pod postacią tego człowieka. Umarł na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi. Wiem, bo go spotkałem 21 lat temu. No to po co tu siedzisz, jak nie wierzysz? To jest miejsce dla wierzących. Idź stąd. To jest miejsce tylko dla wierzących. Bóg jest dla wierzących, nie dla niewierzących. Jak nie wierzysz, to nic nie dostaniesz. No właśnie dlatego, że chodzisz co niedziela do kościoła, a nie słuchasz Ewangelii, to tutaj siedzisz i nie wierzysz. Ewangelia jest dla wierzących. Rozumiecie? Tak jak jedzenie jest dla tych, którzy mają kubki smakowe. Wiara to pewność tego, czego się spodziewamy.
Jak się spodziewamy życia wiecznego, to wierzymy w życie wieczne. Ten, kto się spodziewa realnego dotknięcia Bożego, to on się spotyka z Jezusem, z tym, który umarł za grzechy wszystkich ludzi. Ten, który wstał z martwych w ciele. Ten, który dał dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Oto prosta Ewangelia. Prosta Ewangelia. Alleluja. Dla każdego, kto wierzy. Dla każdego, kto wierzy. Dla każdego, kto wierzy. Dla każdego, kto wierzy. Alleluja. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Uwielbiamy Ciebie. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Aleluja. Ojcze gotowy. Jeszcze mała chwila, On tu wróci. Nie jakiś mały duszek, nie jakieś coś, ale Mesjasz, On tu wróci w ciele, On tu wróci w ciele, przyjdzie na tą ziemię, po swój Kościół, prawdziwy Kościół, po tych, którzy wierzą w prosty akt łaski Boga, nie w uczynki, ale w łaskę. Halleluja! Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Alleluja. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jestem, mój Ojcze, gotowy. To Boga się zbliżamy prostym aktem wiary. Jezus i życie wieczne. Czy wiesz, że Bóg Ci przebaczył wszystkie grzechy? Wszystkie! Zjawiam się w stanie. Ja miałem 17 lat i zamordowałem człowieka. I Bóg przebaczył mi to. I komuś powiem. Bóg przebaczył mi to, że zamordowałem człowieka. To akt łaski. I uciec przed zatraceniem. Alleluja! Tak jak świętemu Pawłowi przebaczył, że brał udział w wielu zabójstwach. To akt łaski. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus, Jezus. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Jezus wróci. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Alleluja! Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. W tym kraju religia wmawia ludziom,
że muszą coś zrobić, aby otrzymać zbawienie. 2000 lat temu żywy Bóg w postaci człowieka zrobił wszystko dla człowieka, aby kiedy człowiek uwierzy w to dzieło, nie musiał już robić nic, aby jego grzechy były przebaczone. W tym kraju mówi się, że trzeba zasłużyć, ale prawda Boża nie jest taka. Jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo. Za darmo, za darmo. Pokaż mi to. W tym kraju się uczy ludzi, że jak modlą się na, jak to się nazywa, różańcu, to oni coś im się dobrego stanie. Ja wam pokażę, jak się modlić na różańcu. Jak masz różaniec, dobrze. Jak ktoś ma różaniec, to jest lekcja poglądowa od Kościoła Mocy, jak się modlić na różańcu. Bierzemy różaniec, zaczynamy od krzyżyka. Pierwszy koralik. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że moje grzechy zostały przebaczone. Drugi koralik. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że Chrystus stał z martwych w ciele. Trzeci koralik. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że zbawienie jest nieutracalne. Czwarty koralik. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że nie ma grzechów ciężkich i lekkich, a Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Piąty koralik. I tak aż do wejścia do nieba. To jest lekcja poglądowa dla wszystkich, którzy mają różańce. Bo Święty Duch jest tym, który niesie dzisiaj prawdę Bożą do każdego człowieka. Spójrz przez pryzmat prawdy Bożej, nie przez to, że ludzie, jacyś ludzie nakłaniają cię do dziwacznych praktyk. Nie ma żadnego pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Jest Jezus Chrystus. Maria nie zaprowadzi cię do nieba, Święty Piotr nie otworzy ci drzwi, Święty Jakub, Paweł i wszyscy święci nie pomogą ci w tym, aby przyjąć zbawienie. Zbawienie jest za darmo przez uwierzenie w zastępczą ofiarę Jezusa. I to jest prosta jak konstrukcja cepa. I nie trzymaj się religii, trzymaj się Jezusa, a życie twoje się zmieni. Halleluja! Halleluja! Uwielbiamy ciebie! Hakotora la 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 maka dawaj la lewy. W samotnym szarym tłumie uwielbiamy cię. Tak dobrze wiem, co robić mam i dokąd iść. W mym duchu jesteś ty, tam znaleźć ciebie umiem. Umiem. Zabrałeś mnie daleko stąd na inny ląd. Ty jesteś Bogiem mego serca, moim tatą. Jezusie, Panie, jestem wdzięczna, że Cię znam. Dobre? Dałeś mi życie i uwielbiam Ciebie za to. Rączki do góry! Składam w ofierze dzisiaj wszystko, to co mam. Wśród gwaru ulic stóp, pod rozpalonym niebem. Halleluja! Z Twą wiarą w sercu idę tam, gdzie dobrze wiem. Gdzie dobrze wiem. Wpatrzony w prawdę Twą, uważnie słucham Ciebie. Jezus! Me szczęście chwytam, wiedząc, że to nie jest sen. Ty jesteś Bogiem mego serca, moim tatą. Jezus! Dałeś mi życie i uwielbiam Ciebie za to. Składam w ofierze dzisiaj wszystko to, co mam. Wśród gwaru ulic tu, w samotnym szarym tłumie. Halleluja! Tak dobrze wiem, zataj dla Niego, co robić mam, dla Twojego Boga. W mym duchu jesteś Ty, tam znaleźć Ciebie umiem. Halleluja! Zabrałeś mnie daleko stąd, na inny ląd. Weźcie flagi! Ty jesteś Bogiem mego serca, moim tatą. Jezusie, Panie, jestem wdzięczna, że Cię znam.
że dzisiaj wszystko to co ma. Wśród gwaru ulic tu pod rozpalonym niebem z twą wiarą w sercu idę tam, gdzie dobrze wiem, gdzie dobrze wiem. Wpatrzony w prawdę twą uważnie słucham ciebie. Me szczęście chwytam, wiedząc, że to nie jest sen. Go, 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 go! Ty jesteś Bogiem, mego serca, moim tatą. Jezusie, Panie, jestem wdzięczna, że Cię znam. Jezu mój, dałeś mi życie i uwielbiam Ciebie za to. Jezu mój, składam w ofierze dzisiaj wszystko to, co mam. Ty jesteś niebo się bawi, mego serca, pokaż jak się bawi niebo. Tato, Jezusie, Panie, jestem wdzięczna, że Cię znam. Jezu mój, dałeś mi życie i uwielbiam Ciebie za to. Składam w ofierze dzisiaj wszystko to, co mam. Gwaru ulic tu, w samotnym szarym tłumie. Czy widzisz to w duchu? Tak dobrze wiem, co robić mam i dokąd iść. W tym duchu jesteś Ty, tam znaleźć Ciebie umiem. Halleluja! Zabrałeś mnie daleko stąd, na inny ląd. Halleluja! Ty jesteś Bogiem, tato. Jezusie, Panie, jestem wdzięczna, że Cię znam. Dałeś mi życie i uwielbiam Ciebie za to. Składam w ofierze dzisiaj wszystko to, co mam. Składam w ofierze od gwaru ulic pod rozpalonym niebem. Ogłaszamy Twoją moc na tych ulicach. Święty Duchu, idę tam, gdzie Boże aniołowie, wzywam Was na to miejsce. Dotykajcie ludzi. Niech Wasza obecność będzie odczuwana na ludzi. Na szczęście chwytam, alleluja, wiedząc, że to nie jest sen. Zaglądajcie im w oczy, aniołowie! Zaglądajcie im w oczy! Serca moim tatą. Jezusie, Panie, jesteś wdzięczna, że Cię znam. Jesteś wszystkim, Panie. Dałeś mi życie i uwielbiam Ciebie za to. Składam w ofierze dzisiaj wszystko to, co mam. Ty jesteś Bogiem mego serca, moim tatą. To Twój Ojciec. Jezusie, Panie, to jest modlitwa do Niego. Że Cię znam. To nowa wersja modlitwy Pańskiej. Dałeś mi życie. To nowy Ojcze nasz. Uwielbiam Ciebie za to. Alleluja. Składam w ofierze dzisiaj wszystko to, co mam. Jezus! Jesteś Bogiem mego serca, moim tatą. Jezusie, Panie, Jezusie, jestem wdzięczna, Boże nieba i ziemi, Panie wszelkiego stworzenia. Dałeś mi życie, czcimy Ciebie i uwielbiam Ciebie, Ciebie za to. Składam w ofierze, Boże tych ulic, dzisiaj wszystko, Boże tych ludzi, to co mam, Boże tej ziemi. Ty jesteś Bogiem święty, mego serca, jedyny wielki, tatą. Jedyny potężny. Jezusie, Panie, jestem Ty, który czci nieradłamany, nie łamuje. Nie do pałka, nie do koszonego, nie do gazet. Dałeś mi życie, Ty, Ty, który dajesz szansę każdemu człowiekowi. Ciebie za to. Nie ma innego niż Ty. Składam, nie ma innego Boga. Dzisiaj wszystko, nie ma innego Pana. To, nie ma innego Króla. Twoje jest niebo i ziemia i to, co wypełnia. Halleluja. W samotnym, szarym tłumie. Chcę Ciebie, Święty Duchu. Tak dobrze wiem, Boże, co mojego ducha, duszy i ciała. I dokąd iść. Boże, Ty zmieniłeś moje życie. W mym duchu jesteś Ty. Uwielbiam Cię. Tam znaleźć Ciebie umiem. Ojcze, zabrałeś ja uświęcam tę ziemię, moją wiarę daleko stąd. Uświęcam tę ziemię, moją wiarę. W
wśród gwaru. Sakino, lero, lora, menensiro da price. Pod rozpalonym Eruero, lo clero, lo clorizane, manuero, lara price. Hermano de cuerdo, criero, cuari asada, namas. Hermano cuarta, misero, clero, bene. Perché ne meneso, oriale, reparo. Patrzony w pracę Twą, uważnie słucham Ciebie, Bogiem, nie maruję o Tobie. I gdzie Twoje imię jest wymieniane, tam ciemność się cofa, a światłość przychodzi. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Szakina, Ty jesteś Bogiem mego serca, zawołaj do Niego, moim tatą. Prosto z serca. Jezusie, Panie, jestem wdzięczna, że Cię znam. Halleluja. Dałeś mi życie i uwielbiam Ciebie za to. Składam w ofierze dzisiaj. Ty widzisz wiarę naszą, Święty Duch. On widzi Twoją wiarę. Ty widzi Twoją wiarę, Bogiem nie Twoje uczynki. Mego serca, moim nie Twoje tatą. Uczynki, On widzi wiarę Twoją. Jezusie, wiarę. Panie, nie Twoje jestem upadki. Wdzięczna, że nie Twoje porażki. On widzi wiarę. Dałeś mi On ogląda życie wiarę. I uwielbiam ogląda wiarę. Ciebie za to. Składam w ofierze dzisiaj wszystko Eloheno, to, la co mam. Ty jesteś Bogiem mego serca, moim tatą. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jezusie, Panie, jestem wdzięczna, że Cię Twoje znam. Królestwo przyszło na ziemię. Dałeś mi życie i uwielbiam dałeś nam chleb powszedni. Za to. Przebaczyłeś każdy grzech. Składam w ofierze dałeś autorytet, wszystko, aby panować nad pokusami. Halleluja! Wśród nas ulic tu, w samotnym szarym tłumie. Uwielbiam Cię. Tak dobrze wiem, co robić mam i dokąd iść. W mym duchu jesteś Ty, tam znaleźć Ciebie umiem. Zabrałeś mnie daleko stąd, na inny ląd. Ty jesteś Bogiem mego serca, moim tatą. Jezusie, Panie, jestem wdzięczna, że Cię znam. Jezu mój, dałeś mi życie i uwielbiam Ciebie za to. Składam w ofierze dzisiaj wszystko to, co mam. Wśród gwaru ulic tu, pod rozpalonym niebem, z Twą wiarą w sercu idę tam, gdzie dobrze wiem. Dobrze wiem. Wpatrzony w prawdę Twą, uważnie słucham Ciebie. Jesteś ten, który mówi, Święty Duchu. Szczęście chwytam, wiedząc, że to Ty nie przekonujesz jestem. Teraz ludzi, którzy nie poznali Ciebie. Ty o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Mego serca, uwielbiam Cię, Duchu Święty. Nie dawaj Jezusie, im spokoju. Panie, jestem Ojcze, niech nie mogą spać i jeść. Pojawia się w strachu. Dałeś mi życie, Święty Duchu. Uwielbiam Ciebie za to. Ty, który przekonujesz świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Dzisiaj Alleluja. Wszystko to, co mam. Tadziu, ściszmy proszę tutaj. Piszczy tutaj cały czas, odsłucham. I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Bóg patrzy na twoją wiarę. Jeśli ty wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, jeśli wierzysz, że On wstał z martwych w ciele, jeśli uznałeś Go jako Pana swojego życia, to bądź pewny, że wszystkie Twoje grzechy, poprzednie, teraźniejsze i przyszłe, są już przebaczone. Jeśli oddałeś Mu swoje życie, to gdybyś teraz umarł, pójdziesz do nieba. Nieważne, jak jeszcze mało jesteś uświęcony. Nieważne, ile jeszcze rzeczy masz do załatwienia. Jeśli uwierzyłeś w zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa, to gdybyś teraz umarł, pójdziesz do nieba. To jest pewne. To jest pewne. To jest pewne, oto Ewangelia, Ewangelia pojednania, to Ewangelia pojednania. B-
Bóg świat ze sobą pojednał w Chrystusie Jezusie. To Ewangelia pojednania. Bóg nie jest przeciwnikiem Twoim. On w Jezusie Chrystusie świat ze sobą pojednał. Aleluja! Jest na tym Boża moc. Dalsza część tego fragmentu mówi o tym, że Jezus podszedł do tego człowieka i go uzdrowił z paraliżu. Ta sama moc, która była na Jezusie, jest na każdym z nas. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, potrzebujesz uwolnienia, ktoś z naszych ludzi położy na Ciebie ręce i Boża moc spłynie na Ciebie i zostaniesz uzdrowiony ze swojej choroby natychmiast i nie zapłacisz za to ani grosza. Ani grosza nie zapłacisz za to. Dostaniesz to za darmo. Jeśli masz demona, wyjdzie z Ciebie i to z wielkim krzykiem. Wystaw nas na próbę. Halleluja! Uwielbiamy Ciebie! Jezus! Jezus! Przed potopem i pośród gwiazd w niebie, że horoskopom, co mamią nas w otwartym nagle sercu, w cieniu codzienności. Teraz! Wśród wielu ludzkich znaków, w słońcu i węgle szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i jestem już pewny, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Halleluja! Szukam Cię! Szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu. To jest lepsze niż marihuana. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, szukam Cię i pewny jestem, że jak na świętej Jamajce Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Wśród siedmiu dni tygodnia, jednak ich tak, w tańczących deszczu kroplach, zawodu zach, po lustrach, po lustrowach, wciąż w marzeniach, w tych berłach i w koronach, w tym, kim jestem dziś. Szukam Cię, cierpliwie Cię po dniu. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie, drogi Jezu, odnalazłem. Odnalazłem. Szukam Cię, szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu. Staram się podążać Twoim śladem. Silonka, silonka, szukam Cię i pewny jestem już. To pokój Boży, że Ciebie, drogi, który przewyższa wszelki rozum, odnalazłem. Halleluja! Na chwilę przed potopem. Halleluja! Pośród gwiazd, w niewierze horoskopom, co wabią nas w otwartym nagle sercu, cieniu codzienności, wśród wielu ludzkich znaków, w słońcu i we mgle. Szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu. Staram się podążać Twoim śladem. Staram się, szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie, drogi Jezu, odnalazłem. Odnalazłem Cię, Jezu. Szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu. Staram się podążać Twoim śladem. Uwielbiam Cię. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie, drogi Jezu, odnalazłem. Odnalazłem Cię. Tygodnia, żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Jednak ich tak, bardzo dziwnych. W
tańczących w deszczu kropla. Dzisiaj jak się pytasz, jak kto ma na imię, za to też musisz zapytać, jaki ma zaimek. Po lustrach, o czy to on? Stronach, czy ona? Wciąż czy ona? Berłach, ale w Chrystusie Jezusie wiem, to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Słucham Cię, cierpliwie Cię po dniu. Tam ma jedynie wiara. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie drogi Jezus odnalazłem. Odnalazłem Cię. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewny jestem już. On powiedział, że kto szuka, ten znajduje. Odnalazłem. Kto puka, temu otworzą. Szukam Cię. On to powiedział. Cierpliwie Cię po dniu. Staram się podążać Twoim śladem. Jezu! Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Szukam Cię, szukam Cię. Alleluja. Cierpliwie Cię podnoszę. Staram się podążać Twoim śladem. Wolą wszelkie mocne siły. I pewnie ja w tym imię jestem już, przez Jego śmierć w zmartwychwstanie ogłaszam, że Jego odrodzony Duch triumfuje. Ogłaszam, że Jego odrodzony Duch triumfuje. Wszelka moc ciemności odchodzi od Ciebie. Przez Jezus. Imię Jezus. Dusza i ciało przyjmujesz pełną wolność i uzdrowienie. Przez imię Jezus. Szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Szukam Cię, szukam. Kiedy szukasz Boga, na pewno Go znajdziesz. Na pewno Go znajdziesz. Staram się podążać. Trzeba poszukać Twoim śladem. Nie w kościoła, w sercu. Szukam Cię i pewny jestem już. To tak jak z miłością. Że Ciebie, drogi Jezus, miłość znajdujesz. Człowiek pojawia się później. Szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu. Staram się powiedz Jezu, ja szukam Ciebie. Ślady. Jeszcze Cię nie znam, ale chcę Cię poznać. Szukam Cię, Duchu Święty, objaw mi Jezusa. Przez Ciebie, drogi Jezus, odnalazłem. Alleluja! Szukam Cię, cierpliwie Cię po dniu. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, szukam Cię i pewny jestem już, że Ciebie co mam ją nas. W otwartym nagle sercu, w cieniu codzienności. Przeszłość jest jasna. Wśród wielu ludzkich w Chrystusie Jezusie wszystkie obietnice Boga mają swoje tak. Szukam Cię, cierpliwie Cię po dniu. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, szukam Cię. Ciebie odnalazłem. A kolor Jesus. Wśród siedmiu dni tygodnia. Każdego dnia. Jednak ich człowiek może spotkać się z żywym Bogiem. W tańcu. Nie z religią. Nie z pacierzami. W zawodu za. Nie z ludzkimi zasadami. Ale z realnym żywym Bogiem. Strach stron. W nowych. Wystarczy uwierzyć w łaskę. Uwierz w łaskę, uwierz, że Bóg przebaczył Ci grzechy. Zawołaj do Niego, dziękuję Ci, że przebaczyłeś mi grzechy. Cierpliwie dzień po dniu. Człowiek ma tylko jeden grzech, przez który idzie do piekła. To grzech niewiary w Jezusa Chrystusa. Inne
które nie mają znaczenia. I pewny uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Ciebie, drogi Jezus, uwierz w Jezusa. Ludzie, szukam Cię, szukam Cię. W tym mieście cierpliwie dzień po dniu. Wszystkie sądy, przed którymi stawałem od 17 roku życia, mówiły, że skończę na samym dnie. Kiedy miałem 17 lat i zamordowałem człowieka i trafiłem przed wojewódzki sąd w Warszawie, to sędzia powiedział, że dzikie zwierzęta są w zoo, a dzicy ludzie w więzieniu. Działo się to wtedy, kiedy już było moratorium na karę śmierci. I prokurator powiedział, że tylko dlatego nie będzie krzyczał, żądał kary śmierci, bo nie mam skończonych 18 lat. Rozumiecie? Tak, skreślił mnie ten świat, ale wiele lat później, kiedy byłem już recydywistą, hurtownikiem narkotyków i siedziałem po raz któryś już w więzieniu, padłem na kolana i powiedziałem do Boga, jeżeli jesteś, to objaw mi się. I w więziennej celi w Sztumie oddałem życie Jezusowi. Uwierzyłem, że przebaczył moje grzechy. On przebaczył i Twoje grzechy, wszystkie grzechy. Wystarczy, że w to uwierzysz. Przestań się starać być lepszym. Do nieba nie idą dobrzy ludzie. Do nieba idą ludzie, którzy mają wejściówkę. A ta wejściówka ma na imię Jezus Chrystus. Jak znasz osobiście Jezusa, to wchodzisz do nieba. Jeżeli Go nie znasz, to nieważne jak jesteś dobry, jak jesteś religijny. Cała religia to ściema. Ściema. Chodzi o osobistą więź z Bogiem. Osobista więź z Bogiem. Możliwa dla każdego człowieka. Nie potrzebujesz kapłanów. Jest jeden arcykapłan. Ma na imię Jezus. Zawodu jest Chrystusem. Przyjmij to przez wiarę. Nie kombinuj. I tak używasz tylko 6-10% mózgu. Bez przesady. Bez przesady. Tego się nie bierze na głowę. To się bierze na wiarę. Dzisiaj głoszę Ewangelię ludziom. Dzisiaj nazywam się Artur Ceroński. Wejdź sobie do internetu i zobacz, kim jestem. Zobacz, kim byłem. Zobacz. Mam świadectwo Twojego życia z Bogiem. Skorzystaj z tego. Mówi do Ciebie żywa legenda. Żywa legenda. Byłem na dnie. Byłem w piekle. Trułem dzieci narkotykami. Produkowałem amfetaminę. A dzisiaj głoszę Ci dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, który zbawia z łaski. Z łaski. Z łaski. Nie z uczynków. Według moich uczynków powinienem wisieć na stryczku. Według moich uczynków. Ale według łaski stoję przed Tobą i jestem dumny z tego, że jestem zbawiony. Zbawiony. Przyjmij Jezusa, to prosty jak wiary. Święty Duchu, Duchu wiary, wypełniaj ludzi teraz. Wypełniaj ludzi. Wypełniaj ludzi. Aleluja. 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 Asakatara la remena barra. Akoro lo 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 do vakatasara remena ty. Jezus! Wołaj do Niego. To jedyna osoba, do której możesz wołać. I przyjdzie od niej moc do Twojego życia. Tak jak do mojego. Aleluja. On nie będzie Ci wypominał grzechu. On nie będzie stał nad Tobą z bałą. On otworzy swoje ręce i powie, synu, córko, chodź. Przyjąłeś mojego syna. Jesteś mój. Nic Cię nie odłączy od mojej miłości. Nic Cię nie wyrwie z mojej ręki. Wzywamy Cię. Jezus. Bódź się, Kościele. Nad tą ziemią. Bódź się nad tą ziemią. Bódź się nad warszawską ziemią. Wzywamy Cię. Nad warszawską ziemią. Ojcze, Warszawa jest Twoja. Ojcze nasz, Warszawa jest Twoja.
Warszawa jest Twoja. Wzywamy Cię. Jezus, Warszawa jest Twoja. Wzywamy Cię. Wzywamy Cię. Wzywamy Cię. Wzywamy Cię. Szykodele glory na raprajdę. Wzywamy Cię. Ufamy Tobie, Święty Duchu. Wzywamy Cię. Ufamy Tobie. Wzywamy Cię. Wzywamy Cię. Ufamy Tobie. Odpowiedzią naszą na każde pytanie. Jesteś kierunkiem naszym. Ty, który błogosławisz. Ty, który błogosławisz. Widzisz w Chrystusie Jezusie. Bóg nie tylko przebaczył wszystkie Twoje grzechy, ale też złamał moc wszelkich konsekwencji grzechu. Choroba, bieda, wszelka patologia psychiczna, wszelki rozpad jest działaniem skutków grzechu. Diabeł znęca się nad ludźmi, a ludzie to przyjmują i mówią: okej, okay, przetrwam. Ale w Chrystusie Jezusie nie ma przetrwania. W Chrystusie Jezusie jest zwycięstwo. Zwycięstwo nad diabłem i nad jego metodami. Diabeł to zero. Zero. Ale jeśli uda mu się oszukać Ciebie, że jest kimś, to wmówi Ci, że musisz chorować, cierpieć, że musisz łączyć każdego miesiąca koniec z końcem, że musisz cały czas mieć ten szum, chaos. To jest nieprawda. Jeżeli potrzebujesz Bożego dotknięcia, wyjdź tutaj do mnie. Nasi ludzie położą na Ciebie ręce i Boża moc na Ciebie stąpi. Choroba odejdzie, niemoc odejdzie. Wyjdź po Bożą moc. Powiedz: Duchu Święty, wychodzę do Ciebie po moc. Wychodzę do Ciebie po moc. Duchu Święty, wychodzę do Ciebie i wierzę w Twoją moc. Zrób to. Zrób to. Uwielbiam Ciebie, Święty Duchu. Hallelujah. Jesteś mi naprawdę bliski, mój przyjacielu. Jesteś przecież mi jak brat. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój. Poniosłeś karę i siłę pokus. Z Tobą na krzyżu, Jezus mój. Chodźcie. Umarł mój. Ewangeliści, do pracy! Mój przyjacielu, przyprowadziłeś mnie z ulicy. Nakarmiłeś. Rzekłeś mi, nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój. Poniosłeś karę i siłę pokus. Życie tryskują w Twoim. Kto potrzebuje uzdrowienia jeszcze, zapraszam. Zapraszam, za darmo. A więc wielbiam Cię. Wielbię jak się da. Ewangeliści, podchodźcie. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie. Przyjaciel, swoje prawa ma. Przyjacielu, wytłumaczę, czym dla mnie przyjaźń da. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Dzisiaj w tym duchu. No potrzebuję uzdrowienia, ręka do góry. Do góry rączki. A więc wielbiam Ciebie, wielbiam jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Są tutaj ludzie, którzy nie mogą spać w nocy. Kto nie może spać w nocy? Kto ma ściski w głowie, jak śpi? Kogo budzi w nocy? Ścisk. Przyjdź, to zniknie. Będziesz dzisiaj spał jak dziecko. Dałeś mi wiarę. To jest słowo wiary. Kto potrzebuje?
Wybierz karę, kto nie śpi, i siłę pokój, kto ma problem ze snem, na krzyżu chodź. Jezus mógł. Alleluja! Zmarło moje ja! Jesus! A więc nie wiem ciebie, nie wiem jak się da. Wielną nocą, alleluja! Sam w środku tam, demony zjebają. Korzystaj z mocy Boga! Wszędzie ci się da, jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Późną nocą oraz w samym środku dnia demony zwiewają, wszędzie gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Halleluja! Przyjacielu, chcę być z ulicy. Mój przyjacielu, nakarmiłeś, rzekłeś mi, jesteś sam. O Jezus! Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Życie tęsknęło w twoich pomarzonych rach. A więc wiem, kiedy jak się da, już tą nocą oraz w samym środku dnia demony zwiewają. Jesteś ze mną, jeszcze przyjaźń swoje prawa ma. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Jest tutaj kobieta, która jest poraniona przez swojego męża. Teraz walczysz z tym, że mu przebaczyć za to, co zrobił tobie. Podejdź tutaj. Ta dziewczyna położy na ciebie ręce, podnieś rękę. Ona położy na ciebie rękę, moc Boża stąpi na ciebie i przebaczysz mu bez żadnego problemu. Podejdź do niej teraz. To jest słowo wiedzy. Skorzystaj z tego. Skorzystaj z tego, korzystaj z mocy. Wielbię, jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia demony zwiewają, wszędzie gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Alleluja. A więc wielbię ciebie, wielbię jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia demony zwiewają, wszędzie gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, jest swoje prawa ma. Jest na tym miejscu kobieta, która ma refluks. Refluks. Jak się da, późną nocą. To jest spowodowane przez pasożyty. Jeżeli masz to, podejdź tutaj. Ona na ciebie położy ręce i to się skończy. Zostaniesz uzdrowiona. Podchodź teraz. Kobieta z refluksem. Halleluja. Chcę wyrazić. Jeszcze jedna osoba. Pomagajcie chodzić dziewczynie. Niech chodzi. Niech chodzi. Kobieta z refluksem. Tutaj. Halleluja. Kto potrzebuje podejść? Dałeś mi pokój. Poniosłeś karę i siłę pokus. Dzisiaj w tym duchu niszczę dzieła księcia zła. A więc wielbię ciebie, wielbię jak się da. Pustą mocą oraz w samym środku dnia. Spacerujemy. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Alleluja. A więc wielbię ciebie, wielbię jak się da. Późną nocą oraz całym co dnia demony zwiewają, wszędzie gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Jezus! A więc wielbię ciebie, to on wielki Bóg. Późną nocą wielki Bóg, w środku dnia demony zwiewają, w zasięgu twojej wiary. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Halleluja. Mój przyjacielu, jesteś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, jesteś przecież mi jak brat. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój. Poniosłeś karę i siłę pokus. Z tobą na krzyżu, Jezu mój, umarło moje ja. A więc wielbię ciebie, wielbię jak się da. Już tą nocą oraz w samym środku dnia.
jesteś ze mną wiecznie. Przyjaźń swoje prawa ma. Bóg proponuje ci przyjaźń. A więc wielbiam ciebie, wielbię jak się da. Puszczą nocą oraz sam skupia. Demony śpiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie. Przyjaźń swoje prawa ma. Mój przyjacielu, prowadziłeś mnie z ulicy. Z ulicy. Nakarmiłeś, rzekłeś mi, nie jesteś sam. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój. Poniosłeś karę i siłę pokus. Życie trysnęło z twoich obnażonych ran. A więc wiemy ciebie. Jak się da, puszczą nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdy się da. Jesteś ze mną wiecznie. Przyjaźń swoje prawa ma. A więc wiem ciebie, wiemy jak się da. Puszczą nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdy się da. Jesteś ze mną wiecznie. Przyjdzie taki dzień, w którym każdy człowiek stanie przed Bogiem. Wytłumaczę, czym jest dla mnie przyjaźń. Czy człowiek wierzący, czy niewierzący stanie przed Bogiem. Dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Dzisiaj w tym tam padnie proste pytanie. Dzieła księcia zła. Czy oddałeś życie Jezusowi? Czy też przez całe życie próbowałeś samodzielnie działać? Na tym świecie samodzielność, ta ludzka samodzielność jest w cenie, ale nie u Boga. Bóg chce być wspólnikiem człowieka do wszystkiego. Ze swojej strony proponuje nieskończoną moc i zabezpieczenie w każdej dziedzinie. Od człowieka chce jedynie wiary w jego miłość. Nic więcej. Takie partnerstwo. Słyszałeś kiedyś o takim partnerstwie? Wśród ludzi zawsze chcą jakiegoś współudziału. Mówią, daj mi kawałek tego, co zarobisz. A Bóg mówi do ciebie tak, słuchaj, ja mam wszystko. Niczego nie możesz mi dać. Nie możesz mi niczego dać. I wielu ludzi mówi, nie, ten biznes jest jakiś chory. Ale to się właśnie nazywa łaska. Łaska. To łaska. Łaska. Gosia, chodź. Tak, ty. Raz. Dawno temu. A long time ago. Nocą. At night. Przyszedł do Jezusa pewien człowiek. One man came to Jesus. To był człowiek bardzo zamożny. It was a very wealthy man. To był człowiek posiadający wielką władzę. It was a man who had great authority. Nazywał się Nikodem. And his name was Nicodemus. On był członkiem żydowskiego rządu. He was a member of a Jewish parliament. On zarządzał wieloma ludźmi. And he ruled many people. Był już człowiekiem mającym 70 lat. He was already a man of around 70 years old. I tak naprawdę niczego nie potrzebował. And really he didn't need anything. Niczego od ludzi nie chciał. He didn't want anything from people. Wszystko miał. Because he had everything. Miał pieniądze. He had money. Miał władzę. He had power. Miał podwładnych. He had his subordinates. Wiele sług. Many servants. Ale w jego wnętrzu. But inside of him. Coś zgrzytało. Something was missing. On wiedział, że po Izraelu. That after Israel, chodzi pewien człowiek, that there is a man in Israel, jakiś nauczyciel, that there was a man walking on the streets of Israel, a teacher,
Mówiono o nim Jezus. And they called him Jesus. Mówiono, że ma moc. They said he had power. Mówiono, że jest Mesjaszem. They said he was a Messiah. I Nikodem poszedł do niego. And Nicodemus decided to go to this man. Postanowił, że musi sam to zbadać. He decided he needs to study this matter on his own. Słyszał o tym Jezusie bardzo dużo. He heard a lot about this Jesus. Mówiono, że to zwodziciel. People said he was a deceiver. Że to kłamca. That he was a liar. Ale byli też tacy. But there were also such people, którzy mówili, że on ma moc. Who said that he actually had power. Mówili, że on uzdrawia ludzi. They said he could heal people. Że wypędza demony. That he could cast out demons. I Nikodem postanowił to sam zbadać. And Nicodemus decided to check it out. Nie opierał się na ludzkich opiniach. He did not just rely on people's opinions. Postanowił sam to zbadać. He decided he needs to check it himself. I przyszedł do Jezusa. And he came to Jesus. Zrobił to w nocy. He did it at night. Bo się wstydził przyjść w dzień. Because he was ashamed to come to Jesus during the day. Dla takiej wielkiej osoby. Because for such a great person. To był wstyd. It was a shame. Więc przyszedł w nocy. So he came at night. I powiedział do niego tak. And he said to him. Panie. Lord. Ja wiem. I know. Że przyszedłeś z nieba. That you came from heaven. A Jezus powiedział do niego tak. And Jesus told him. Nikodemie. Nicodemus. Jeżeli nie narodzisz się na nowo. If you don't get born again. Nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. You cannot see the kingdom of heaven. Nikodem powiedział, w jaki sposób mogę się narodzić na nowo? And Nicodem asked, but how can I get born again? Mam 70 lat. I am 70 years old. Czy mam wejść do łona matki mojej? Can I enter my mother's womb again? I drugi raz się urodzić? And get born the second time? Jezus powiedział Nikodemie. But Jesus said to him, Nicodemus. Posłuchaj uważnie. Listen carefully. Musisz narodzić się. You need to get born. W swoim wnętrzu. Inside of you. Musi narodzić się twój duch. Your spirit needs to get reborn. Nikodem wiedział, że ma ducha. And Nicodemus knew that he had a spirit. Ale nie wiedział, że on jest martwy. But he didn't know that his spirit was dead. I Jezus powiedział, musisz narodzić się w tym duchu. And Jesus said, you have to get born in that spirit. Ty również. And you also. Tak jak Nikodem. Just like Nicodemus. Musisz zbadać sprawę Jezusa. You need to check the case of Jesus. Nie możesz się opierać jedynie na tym. You cannot just rely on that. Co mówią inni ludzie. What other people say. Musisz sam to zbadać. You need to study this matter yourself. Jeszcze dzisiaj przyjdź do Niego. Come to Him today. W prostej modlitwie. In a simple prayer. Powiedz Jezu. Say Jesus. Słyszałem dzisiaj na ulicy. Today on the street I've heard. Jak jacyś dziwni ludzie. Some strange people. Mówili, że Ty jesteś żywy. We're talking about you like you are alive. Ale ja Ciebie nie znam, Panie. But I don't know you, Lord. Ja tylko o Tobie słyszałem. I only heard about you. Mówili o Tobie w jakimś kościele. They were talking about you in some church. Słyszałem teraz na ulicy. Now I heard about you in the street. Ale ja chcę sam Ciebie poznać. But I want to get to know you myself. Powiedz Jezu. Say Jesus. Rzucam Ci wyzwanie. I challenge you. Jeżeli jesteś, if you are, to objaw mi się. If you exist, then show yourself to me. Osobiście mi się objaw. Show yourself to me personally. Jezu, Jesus, zaskocz mnie. Surprise me. Przyjdź do mnie. Come to me. Udowodnij mi. And prove to me, że jesteś Bogiem. That you are God. Jezu, Jesus, pomóż mi. Help me. Uwierzyć. To believe. Tak jak uwierzył Nikodem. Just like Nicodemus believed. Chcę się narodzić na nowo. I want to be born again. Ja chcę się narodzić na nowo. I want to be born again. Ja chcę, żeby narodził się mój duch. I want my spirit to be reborn. Ja tego chcę. I want it. I wtedy on. And then he. Uwolni swoją moc. He will release his power. To właśnie wtedy. At that very moment. Święty Duch. The Holy Spirit. Przeniknie cię.
will permit you. I zrodzi cię od wewnątrz. And he will make you born from the inside. Nie będziesz tylko człowiekiem zewnętrznym. You will not only be an external person. Ale staniesz się człowiekiem wewnętrznym. But you will become an internal person. I to będzie przepustka do nieba. And this will be your ticket to heaven. To będzie przepustka do nieba. This will be your ticket to heaven. Każdy musi kiedyś zejść z tej ziemi. Every person needs to die one day. Ja już 3 razy umierałem od kraka. I was already dying 3 times from drugs. Stawało mi serce od kokainy. My heart stopped because of cocaine. Leżałem pod kroplówkami. I was lying under drips. Byłem jedną nogą po tamtej stronie. I was already with one leg on the other side. Jest napisane w Biblii, but it is written in the Bible, że każdemu postanowione raz umrzeć. That everyone is supposed to die once. A więc na pewno umrzesz. So you will surely die. A więc zainwestuj w twoją wieczność. So please invest in your eternity. Tak jak inwestujesz tutaj. Just like you invest here on the earth. Tak zainwestuj w wieczność. Invest in your eternity. Zrób to. Do it. To nic nie kosztuje. Because it will cost you nothing. Jezus to załatwił. Jesus did it for you. Jeżeli potrzebujesz, if you need, dotknięcia Bożej mocy, to be touched by God's power, przyjdź tutaj. Come here. Położymy na ciebie ręce. And we will lay our hands on you. I Święty Duch, and the Holy Spirit, dotknie twojego ciała i twojej duszy. Will touch your body and will touch your soul. Będziesz miał doświadczenie Boga. And you will have an experience with God. Jeśli chorujesz, to choroba odejdzie. If you are sick, your sickness will leave. Jeśli masz demona, to demon wyjdzie. If you have a demon, we will cast him out. Jeśli będzie problem w twoim życiu, to wtedy Boża moc w niego uderzy. And if there is a problem in your life, then God's power will hit this problem. Powiedz do Boga, chcę, żebyś mi udowodnił. Say to God, I want you to prove to me, że jesteś. That you are. Módlcie się, Kościele. Halleluja, wywyższamy Ciebie. Święty Duchu, Ruach Kadosz. Zabaranka dałeś, by nie zginął Abrahama syn. Tyś potężną ręką swą morze zmienił w suchy ląd. Gdy wygnaniec modlił się, Tyś Bogiem był, co serce zna, Ty mocą swą wyzwalasz dzieci swe. El Shaddai, El Shaddai, i ja mocą wiecznie trwasz. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, wszechmogący Jahwe nasz, wywyższamy imię Twe, Bóg El Shaddai. To wielki zaopatrujący Bóg. Sam baranka dałeś, by nie zginął Abrahama syn. Tyś potężną ręką swą zmienił suchy ląd. Gdy wygnaniec modlił się, Tyś Bogiem był, co serce zna, Ty mocą swą wyzwalasz dzieci swe. El Shaddai, to jedno z jego imion, El Shaddai. El Adonai, wieki płyną, Tyś ten sam, imienia mocą wiecznie trwasz. El Shaddai, El Shaddai, wszechmogący Jahwe nasz, wywyższamy imię Twe, o El Shaddai. Wiele lat mówiłeś nam, że czas Mesjasza bliski jest, lecz nikt pojąć nie może, mizernym kształcie zjawisz się. W słowie Twym zawarty plan niewielu wciąż zrozumieć chce. Pozwolę słowo we'll be right back.
wiecznie trwasz. Wywyższamy imię Twe, El Shaddai. Sam Baranka dałeś, by nie zginął Abraham. Modlitwa to stan umysłu. Tyś potężną ręką. Modlitwa to stan umysłu. Może zmienił to nie pacierze. Módl się. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Ukierunkowanie na Boga. Mów do Niego i powiedz, mów też do mnie. Wiele lat mówiłeś nam, uwielbiamy Ciebie. Czas Mesjasza bliski jest, lecz nikt pojąć nie może. W mizernym kształcie zjawisz się, w słowie Twym zawarty plan. Niewielu wciąż zrozumieć chce, posłuszny słowo. W tym czasie masa ludzi ma ustawiczne, wewnętrzne niepokoje. Przyzwyczaili się do tego. Żyją z tym jak z powietrzem. Boją się, martwią.
zastanawiają się, co to będzie. Nieważne, czy są ludźmi prostymi, czy wykształconymi, nie ma to żadnego znaczenia. Niepokoje towarzyszą ludziom. Ja też się niepokoiłem. Ja też byłem człowiekiem, który był torpedowany przez myśli lękowe. Martwiłem się o jutro, obawiałem się, co będzie. Ale od kiedy zdecydowałem się na przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to krok po kroku wszystkie niepokoje, lęki, jakiekolwiek zgrzyty zaczęły we mnie znikać. Bóg obiecał, że pokój będzie Twoją wieczną światłością. Pokój wieczną światłością. On powiedział, mój pokój. On chce przeniknąć umysł każdego człowieka. W tych najtrudniejszych czasach, kiedy media krzyczą, że wszystko się rozwala, że ceny idą do góry, kiedy nasz ukochany Pan premier powiedział, że będziemy zbierać chrust. Rozumiecie? Niepokoje w ludziach rosną z dnia na dzień. Ale jest jedna odpowiedź. Tą odpowiedzią jest Jezus Chrystus, który daje człowiekowi pokój, który przewyższa wszelkie myślenie. Coś wam powiem. Wiecie, kto będzie zbierał w tym kraju chrust? Ludzie zaniepokojeni, ludzie lękliwi. Ja nie będę zbierał chrustu. Wtedy, kiedy ci zaniepokojeni będą zbierać chrust, ja będę leżał w moim wygodnym łóżku i będę miał dużo pieniędzy w kieszeni. A wiecie czemu? Bo Jezus Chrystus jest moim zabezpieczeniem w każdym czasie. I jak się wszystko sypie, to się sypie tym, którzy pozwalają na to, aby się wszystko sypało. 20 lat chodzę z Bogiem. Przeżyłem różne kryzysy, różne katastrofy, ale nigdy w życiu nie byłem tak spokojny, jak jestem dziś. Nigdy. Wiecie, kiedy cały kraj tonął w chorej mentalności covidowskiej, my spotykaliśmy się systematycznie i nie nosiliśmy maseczek. Głosiliśmy na ulicach Ewangelię. I to do nas przychodzili chorzy. I to my na nich kładliśmy ręce, a oni byli uzdrawiani. I to nas chciała warszawska policja koniecznie zamknąć. Ale jakoś tak się zawsze zdarzało, że kiedy przyjeżdżali swoim szwadronem, to nasze nabożeństwa się kończyły. Bóg jest naszą ostoją. Bóg jest naszą opoką. Jezus Chrystus daje pokój, który przewyższa wszelki rozum. To lepsze niż prochy. To lepsze niż burdel. To lepsze niż depresja. Nie uciekaj, smutek. Nie uciekaj. Stań w Chrystusie naprzeciwko. I rozwal problem. Rozwal to. Rozprasza światły krok. On wrzyna jego głos. On wrzyna jego głos. Majestatu król. Majestatu król. Zwycięski chwały Bóg. Ziemio raduj się. Ziemio raduj się. Odziany blaski noc. Rozprasza światły krok. On wrzyna jego głos.
końcem on. Początkiem, końcem on. Jedyny, jedyny Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch. Barankiem jest Silwer, barankiem jest Silwer. Od wieków wielki jest Pan. Światło trzyma czas. Początkiem, końcem, początkiem, końcem. Początkiem, końcem, no. Każdej sprawy. Jedyny Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch. Barankiem jest Silwer. Wszyscy muszą to, jak wielki jest Bóg.
Ciebie, święty Boże nasz. Jak wielki jest Bóg, śpiewaj to, jak wielki jest Bóg, wszyscy ujrzą to. Od wieku wiecznie trwa, od wieku wiecznie trwa, w swych dłoniach trzymasz czas, początkiem, końcem, o, początkiem, końcem, o. Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch, Barankiem jest i Wem, Barankiem jest i Wem. Alleluja. Śpiewaj to, jak wielki jest Bóg. Wszyscy ujrzą to, jak wielki jest Bóg. Alfa i Omega. Przyjąłem od Pana Jezusa to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Jezus Chrystus zostawił widoczny symbol, proroczy symbol swojej śmierci i zmartwychwstania. On powiedział: kiedy będziecie się razem zbierać i będziecie razem jeść i pić, to uwielbiajcie mnie, wspominając to, że umarłem za wasze grzechy i wstałem z martwych. Religia zrobiła z tego chore, religijne zjawisko, dziwaczne. Oni mieli się spotykać, jeść, pić i być ze sobą w miłości. Tak miało być. Mieli wspominać śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Odreligijni to w swoim sercu. Jeżeli jesteś Kościołem, jeżeli jesteś człowiekiem, który realnie spotkał się z Jezusem, to ucztuj, jedz i pij i oddaj Mu chwałę. Oddaj Mu chwałę tym, że jesteś człowiekiem pełnym Ducha Świętego, że jesteś człowiekiem, który żyje na tej ziemi, a po skończeniu życia pójdzie do nieba. Bądź jak prawdziwy uczeń Jezusa. Jedz, pij i wesel się. Dzisiaj Jezus, jakby chciał zrobić imprezę, to poszedłby do Biedronki, nakupiłby dobrego jedzenia,
nakupiłby taniego wina i zrobiłby imprezę dla swoich ludzi. Bo chodziło o relacje, chodziło o miłość, chodziło o bliskość. Chodziło o to, żeby doświadczali miłości, którą w wieczności będą mieli na co dzień. O to chodziło. Złam religijne systemy. Jedz i pij na chwałę Boga. Macie chleb i wino. I macie Ducha Świętego. Jedźcie i pijcie. I uwielbiajcie Boga. Halleluja. Miejcie wspólnotę ze sobą w Duchu Świętym. Wspólnotę. Halleluja. Narodem jesteście w duchu, a w duszy i w ciele jesteście wspólnotą. Ziemio, raduj się. Halleluja. Raduj się. Udziany plan. Jesteście jak święty Mandalor. Rozprasza świat. Halleluja. On drży na jego głos. Halleluja. Wstydź się, Kościele. Jedz i pij i uwielbiaj Boga. To prawdziwa wieczerza. A jak coś w tobie skrzyta, to są to stare pięty diabła. Odbierz mu teren. Jedyny w Trójcy Bóg. Ojciec, Syn i Duch. Ojciec, Syn i Duch. Baranek jest Sylwem. Baranek jest Sylwem. Jedzcie i pijcie. I bawcie się, jak przystało na ludzi nieba. Niech każdy z was będzie zasycony. To jak wspólnie podzielić się bakteriami. Ale Duch Święty jest większy niż wszystkie bakterie chorobotwórcze. Imię Twe największe jest. Tobie daję całą cześć. Serce śpiewam Ci. Tyś jest wielki Bóg. Coś miłego twojemu bratu albo siostrze. Odwróć się do niego i powiedz mu jakiś komplement. Tylko nie mów do niego chwała Bogu. Powiedz, że jest piękny, fajny. Halleluja. Śpiewaj to jak wielki jest Bóg. Bóg cię wzmacnia. On wzmacnia twoją duszę i wzmacnia twoje ciało. Przez wiarę możesz dotykać świadomości nieba dzisiaj już. Śpiewaj to jak wielki środowiska. Jest Bóg, wszyscy użą to. Jak wielki jest Bóg. Uwielbiam Ciebie, Królu mój. Wielki jest Bóg. Śpiewaj! Królu mój. Uwielbiamy Ciebie.
abyście pobrali dzisiaj swoje przełomy. Przyjdź do Boga i powiedz: Boże mój, zrobię coś, o czym marzyłem od bardzo dawna. Zrobię to w Duchu Świętym. To, czego się obawiałem. Zrób deklarację w duchu. Nie bój się. To jest właśnie wiara. Wiara to jest pewność tego, czego się spodziewasz. Przeświadczenie o tym, czego nie widzisz. Widzisz lęki. Widzisz frustrację. Widzisz słabość. Ale uwierz teraz. I powiedz: zrobię to, Panie Boże. Zrobię to, bo Twój Święty Duch jest ze mną. Bo Twój Święty Duch mnie prowadzi. Twój Święty Duch. Twój Święty Duch. Zrobię to. A zobaczysz, z jaką mentalnością się obudzisz jutro rano. Halleluja. Widzisz, jesteśmy prostymi ludźmi, którzy spotkali potężnego Boga. To On zmienił nas w bohaterów. On nas zmienił w bohaterów. Wiecie, byłem teraz z żoną i z córką w Bielsku Białej. I tam sobie popatrzyłem przez chwilę na Reksia. Starsze pokolenie wie, kto to Reksio. Co to Reksio, jeśli są poloniści. Reksia wyrysowano i wyprodukowano w Bielsku. I tak sobie pomyślałem, jakoś to uczczę, bo mówię, w sumie lubię Reksia. I sobie kupiłem koszulkę z Reksiem. Bo wiecie, ja tak widzę Reksia. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja znam takiego Reksia. To jest Reksio w Duchu Świętym. To jest Reksio nowej ery. To jest Reksio, który nie przypija stempelków, tylko Reksio, który rozszarpuje swoje ofiary. Po takim Bóg tworzy człowieka, który odrodzi się z jego ducha. Ten człowiek jest niebezpieczny dla diabła. Niebezpieczny. Jesteśmy prostymi ludźmi, którzy spotkali niesamowitego Boga i On zmienił w nas w niebezpiecznych dla diabła ludzi. Nie uciekamy przed Nim. Nie boimy się diabła, kryzysów, innych ludzi. Taka jest realna moc Świętego Ducha. Jeśli chcesz taki być, to przyjmij Jezusa. Zobaczysz, co się zacznie dziać. Taki Reksio się w Tobie obudzi. I nie będziesz potrzebował ani się nachlać, ani naćpać, żeby takim być. Będziesz miał głęboki spokój wewnętrzny i siłę Świętego Ducha. Taki będziesz. Taki będziesz. Będziesz jak Jezus. Jak Jezus. Szaka toro lara lava kata seje rele remena bodasi eko tolo rolo rea i szaka tara lade o a szachi anamane reale oraba a kato jo lease rabati dele lease a koli ala kati a szai lama eshua ilai bende se eshua ne laila ne laila ila katari lere araba hajla. Jezus, to Twoja siła jest w nas. To Twoja moc nas napędza. To Twoja władza jest sprawowana przez nas. Jezus. Jezus. Uwielbiaj Go, a będziesz widział zupełnie inaczej. Będziesz słyszał zupełnie inaczej. Halleluja. Ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelkie duchy religijne. Ja zrywam je z oczu ludzi. Ja zrywam je z oczu ludzi. Przez imię Jezus. Ja ogłaszam, że żaden człowiek, który jest dziś na tym miejscu, który służy do poselstwa, nie ma zaciemnionych oczu łuskami religii. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. To spada z oczu. To spada z oczu. Spada z oczu. Halleluja. Halleluja. Uwielbiam Ciebie, Święty Duchu. Uwielbiam Ciebie.
Religia chce, aby ludzie uważali, że są zbawieni, ale żyli bez mocy. Ona się zawsze temu przeciwstawiała, jakakolwiek religia. Dlatego Jezus nie był religijny. On nie był religijny. On swoje cuda nie robił podczas nabożeństw żydowskich. Jezus był wyluzowany. Siedział na pustyni, zapraszał ludzi do cudów na pustynię. Poruszał się wśród plebsu. Mówił do tych, których uszy były otwarte. Rozumiesz? Taki jest Jezus. To nie religia. Halleluja. Alfa i Omega. Uwielbiaj Go. Każdego dnia nasze nogi na Twojej drodze, że Ty zmiażdżyłeś diabła pod naszymi nogami. Dziękujemy Ci, Jezus, że Ty uzdolniłeś nas, abyśmy chodząc w Twojej mocy nigdy się nie potknęli. Dziękujemy Ci, Jezus, że zaspokoiłeś nasze życie, że niczego nam nie brakuje, żadnych dzieci. Alleluja. Początek i koniec. Alfa i Omega. Powiedz do Boga, że chcesz wyraźnie Go słyszeć. Że chcesz, aby Twoje ucho było otwarte. Tak mów do Niego. On Ci pomoże w tym. Halleluja.